Witam wszystkich, ja jestem Robert, a dzisiaj nagrywam odcinek z piesem. Nelson. Dzisiaj będzie krótsza trasa do przebiegnięcia się, dojazd rowerem, lub sam raz na popołudnie. Zapraszam. Stare, uschnięte drzewo się powaliło. No, jesteśmy teraz na górze nad jeziorem Ochniowczyk, zwanym też Muchowiec. I coś mogę powiedzieć, jest piękny widok, naprawdę. Tak ty właśnie możesz sobie zadowolić. Wystarczy mi się z nim trochę tego przebiec, przylecieć i od razu mordka śmieszna cię. Pocieszna. Może nie? Gdzie odpadać? Nie. To miejsce ma także trochę smutną historię. Kiedyś tutaj się schodziła cała Kemena. Kało także się północ. Dzisiaj to miejsce jest niestety opuszczone. Plaża rzadko używana. Czasem dużo ludzi sobie tego robią ogniska. Natomiast nie tętni życiem. Kiedyś ta plaża, to wszystko było dużo bardziej szersze, szerokie. Nie było tak bardzo zarośnięte. I było sporo przestrzeni do Nelson, nie ciągnij mnie. I było sporo miejsca do wypoczynku, do pływania, do spędzania wolnego czasu. No niestety, plaża zarosła. Plaża zarosła. Przestrzeni się zrobiło raptem może 2 metry do pływania. Takiego wolnego, oczyszczonego kawałka piasku. I miejsce, no, jakby tutaj nie powiedzieć, przestało być atrakcyjne. A naprawdę, tu sporo ludzi spędzało dobrze wolny czas. Bye.
tu mamy skrzyżowanie dróg, czyli będziemy jeszcze niedbawem jeździć. Teraz czeka zjazd z górki. I Nelson, zobaczmy, kto będzie szybszy, co? Kto będzie szybszy, ty czy ja? Ty czy ja? Ty czy ja? Kto będzie szybszy, ty czy ja? Ty czy ja? Ty czy ja? Nelson, lecimy! Chodź i chuj, się pierdolałeś, nie będzie. I teraz nawet ci przegrałeś, nie ma kości, nie ma kości, przegrałeś. Przegrałeś. No tak mi też, tak? Dobra. No teraz cię kocham, teraz, dobra, lecimy. Jedź uważnie i strzeż się pociągu. Ups. Właściwie koniec wycieczki. Fajna, około 10-kilometrowa trasa. Do przebiegnięcia się. Ruszmy z piesem. Nelson, pokaż się. Nelson. Do przebiegnięcia się z piesem. Do przejazdu rowerem po południu. I tyle, no. Dziękuję, do zobaczenia w następnym odcinku.